Cześć, witam Was serdecznie, jestem Razorblade, a to są nasze przygody w F1 Manager 2023 i próba przywrócenia glorii i chwały Williams Racing. A próba przywracania tej glorii i chwały w ostatnim odcinku poszła nam naprawdę, naprawdę wyśmienicie. Mam nadzieję, że go oglądaliście, jeżeli nie, to warto, moim zdaniem naprawdę warto nadrobić, zwłaszcza tamten odcinek. No chłopacy spisali się wręcz rewelacyjnie, ale jeżeli widzieliście, to nie muszę wam tego mówić. Przed nami Japonia. W Japonii na pewno sukcesu nie powtórzymy, bo na pewno kara silnikowa musi przypaść Tio Porsche i to jest coś, co mnie odrobinę martwi. Mamy jeszcze sporo wyścigów do końca, budżet, jeżeli chodzi o nasze finanse, o limit kosztów. Umówmy się, nie mamy budżetu, zwłaszcza jeżeli musimy produkować jeszcze części bolidu, musimy coś kombinować jeszcze z rozwijaniem bolidu na przyszły sezon z badaniami. No jestem załamany, no ale co zrobić, słuchajcie, takie są realia na przyszły sezon. Mam nadzieję, że uda nam się mieć wyższy limit kosztów, tak jak zespoły zagłosowały. A teraz my przejdźmy do przygotowań do wyścigu w Japonii, ustalmy cele, dotarcie do Q2. Myślę, że jest do zrobienia, miejsce w kwalifikacjach damy jednym kierowcom, 12. Jeżeli chodzi o pozycję finiszu, jeden kierowca, 12. Udało nam się ostatnio wykręcić najszybsze okrążenie, natomiast wiadomo, poświęciliśmy na to wszystko, co tylko się dało. Tu gorzej, że pasach w kwalifikacjach dwóch kierowców, 14 pozycja. Ale myślę, że generalnie jesteśmy w stanie to osiągnąć. A więc do weekendu wyścigowego w Japonii. Japonia to umiarkowane opady deszczu w trakcie wyścigu oraz ulewa w kwali... w sobotę, przepraszam, jeszcze nie wiem, czy w kwalifikacjach. No, będzie ciekawie ponownie, mam nadzieję, że będzie się działo. A my się widzimy po treningach. Treningi jak to treningi, nie przykładamy do nich zbyt dużej wagi, natomiast dużo kar na polu startowym będzie przypisanych. No, my oczywiście dla Tio również weźmiemy, chociaż są momenty, kiedy zastanawiam się, czy aby na pewno, ale myślę, że tak, myślę, że Tio weźmie. Natomiast wykręciliśmy nim 100% zadowolenia z konfiguracji i 100% aklimatyzacji na torze obu chłopaków. Alex 96%, nie chciałem już kombinować, także to i tak jest naprawdę świetny wynik. Tak, tutaj nie ma co przeginać czasami. Pewność siebie chłopaków jest na wysokim poziomie, także możemy przygotować się do kwalifikacji. Ulewa była w trzecim treningu. Welcome to qualifying. Let's find out if all that practice will pay off for the drivers. Suzuka is a notorious circuit, both for its unpredictable weather and the difficulty of closely following other cars. Making the right call on when to head out to avoid traffic and dirty air can make all the difference here. There's been a bit of talk about Alex Albon, Karun. How are things looking for him today? It hasn't been a great showing from the team's driver so far. Neither will want to be left behind, and I'm sure they'll both be looking to pull ahead today. Strap yourselves in! This is Formula One! Ale my w ogóle nie przykładamy wagi do treningów, no, czego wy nie rozumiecie. W pełni deszczowe opony na kwalifikacje, a więc zapowiada się naprawdę interesująco. Zmieńmy sobie oczywiście części bolidu. Wiecie co, ja nie pojadę wszystkim najlepszym, co posiada Alex. Spróbuję to stawić również na inne wyścigi. Silnik. Dobrze, dajmy mu, no, chociaż nie, Suzuka. I to jest tak. Tak sobie będę powtarzał w każdym wyścigu, nie? Że to jest ten tor, na którym warto mieć wszystko najwyższej jakości. Natomiast no, jakoś będzie musieli sobie poradzić do końca tego sezonu z tym, co mamy. Już nie będzie nas stać na więcej. Jeżeli chodzi o Tio, wchodzimy w to. $7,5 miliona. $8,5 miliona właśnie poszło w kanał.
No ale miejmy nadzieję, że to nam pozwoli odrobinę wyciągnąć. Spróbujmy, jeżeli to jest deszcz, zrobić dwa szybkie okrążenia. Może chłopacy dobrze rozgrzeją wtedy te opony. Wyjedziemy nimi zaraz na samym początku i rozpocznijmy kwalifikacje. Jeszcze zweryfikujmy. Przejaśni się pod sam koniec. Jest szansa na wyjazd na softach. No ale zróbmy chłopakami najpierw okrążenia. Chociaż wiecie co? Dobra, zróbmy nimi po jednym szybkim, a właściwie po dwa szybkie okrążenia na mokrym torze. Obawiam się, że tutaj do tego czasu, ja wiem, że... No właśnie, to powinno być niedługo... 14 minut, tor powinien być suchy, wilgotny powinien być za 5 minut. Dobra, nie ma najmniejszego sensu. Zmienimy konfigurację już na przejściówki i odczekamy sobie do tych przejściówek. Jeszcze muszę pamiętać, żeby paliwo spuścić trochę. A więc tak, Tio Porsche bardzo, bardzo daleko. Tam był jakiś problem z maruderami. Alex Albon jest wysoko. No, jest loteria. Zobaczcie, kto to jest. Daniel Ricciardo, Bottas. Natomiast my teraz wypuszczamy chłopaków już na softach. Pogoda na to pozwala. Więc Alex i zaraz za Alexem Tio. Dalej, panowie. Alex niestety jest bardzo, bardzo blisko Tio i zaraz będziemy musieli trochę nim przyspieszyć, aby zrobił miejsce. Crash ahead, crash ahead, crash ahead. Mam nadzieję, że... Dobra, to jest z tyłu, więc na spokojnie. Nic się nie dzieje, nie ma już żółtych flag, już się obawiałem. Teraz Alex. Fernando Alonso, niestety, ale... wyjechał przed Tio Porsche i mam nadzieję, że go nie przyblokuje zaraz. Dobra, Tio, ty też musisz już przycisnąć. Po co ty już ciśniesz tak? Dobra. Go, 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 Tio. Żeby Guanyu Zhou i Lando Norris cię nie zatrzymali. Go, 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 go. Perez z Russellem się zderzyli w kwalifikacjach. Interesujące. Dawaj, 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 Tio. Musisz się poprawić. No, Fernando niestety blokuje i... Ale jest zielony pierwszy sektor. Tio. Drugi również. Jeszcze Gasly, Gasly na szykanie. Alex bardzo wysoko. Tio. Mamy. Muszę przyznać, że był moment, w którym się obawiałem, ale chłopacy awansowali do Q2. Jest dobrze. Szybki wyjazd w drugiej części kwalifikacji, ponieważ potem będzie padać. Mamy naprawdę mało czasu. Miejmy nadzieję, że chłopacy się zepną. Zrobią, co do nich należy. Za 4 minuty powinny zacząć się pierwsze opady deszczu. Wszyscy próbują zrobić to na miękkiej mieszance. Czy wszystkim się uda? Mam wrażenie, że końcówka stawki może mieć z tym problemy. Tylko proszę o szybkie okrążenie. Currently P1. Cool as much as you can. Copy. Currently sat P1.
coś tam się wydarzyło. Lance Stroll popełnił błąd, więc on raczej już się pożegna z Q2. Tio, czemu to tak wolno? Co tam się wydarzyło, że Tio pojechał tak wolno? Nie wiem. A Lance Stroll pomimo pojechaniu szeroko jest przed Alexem, no. W Q2 Tio mnie zawiódł i mówię to całkowicie szczerze i otwarcie, ale i tak wystartuje z ostatniego pola startowego, więc no trudno. Alexander Albon natomiast w Q3 i ma szansę na wysoką pozycję z racji kar silnikowych, które tam będą przed różnymi kierowcami. Rozpocznijmy kwalifikacje. Ponownie rozpocznią się opany niedługo, więc Alex musi szybko, szybko wyjechać na tor. No i spróbować wykręcić dobry czas. No more rain from what we can see. Keep us updated on track condition, please. Yep, copy. Tak, przestał padać, jak zaraz zacznie padać. Alex, dawaj. 2 minuty do deszczu, zdążysz. Currently sat in P1. Ładny czas zresztą. Yeah, copy. Zaczęło padać. Alexander Albon drugi czas na razie. Zobaczymy, co Max potrafi jeszcze. Na końcówce miał już... Alexander Albon chwilowo 4. pozycja. Wow. Tu już się nic nie zmieni, panie i panowie. Alexander Albon 4. pozycja. Natomiast ciekawe, jak to będzie wyglądało na linii startowej. Jak pamiętam, Leclerc powinien mieć karę silnikową. Nie wiem, czy nie Fernando Alonso również. Nie, jednak tylko Fernando Alonso, który zdobył pole position, no ale naprawdę wcale nam nie brakowało aż tak dużo do bycia przed Charlesem Leclerciem. Race day has arrived and the time has almost come for these drivers to fight it out, wheel to wheel. Anything can happen at Suzuka, as Kimi Raikkonen proved in 2005. The Finn battled all the way from 17th to win. Will we see a similar show of will and talent today, I wonder? Now, Karun, with regards to Alex Albon, just how will he be feeling at this point in the weekend? You know what, Crofty? They're performing well above what's been expected of them so far. All in all, not a bad place to be. Well, now's the time for the team's cunning to emerge and for the driver's talent to shine. Let's see what's in store here at the Japanese Grand Prix. No tak, 3. pozycja startowa Alexa to jest coś fantastycznego. Tio, tak, 18 nawet, nie jest tak źle. 3. pozycja u Alexa, brawo, brawo. A my musimy zaplanować teraz naszą strategię. Widzimy się za moment. Słuchajcie, mamy przygotowaną strategię i strategia może wydawać się dziwna, ale wystartujemy na twardej mieszance. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wejdziemy sobie na wykres toru, to w tym miejscu powinniśmy musieć się przesiadać na opony przejściowe. Żadne inne opony poza twardymi nie są w stanie nam tego zapewnić. Na twardych jesteśmy w stanie się doczłapać, już pod koniec naprawdę doczłapać do przejściowych opon, więc... Oby to się opłaciło, chociaż zastanawiałem się nad 2 softami mimo wszystko i jeszcze cały czas tutaj gdzieś z tyłu głowy mi siedzi Paweł, ale Razor może po prostu wrzuć sobie 2 razy softy, ale ja nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie. Czy my jesteśmy w stanie na okrążeniu zrobić sekundę, jeżeli mamy te opony już podużywane?
Myślę, że w warunkach wyścigowych może to być problematyczne i dlatego spróbuję pojechać na twardych oponach i zrobić ten jeden pit stop. No i nic, zobaczymy. Być może będzie to błąd, natomiast rozpocznijmy teraz. A może był Tio? Poczekajcie chwilę. Tio ma dwa świeże komplety miękkich opon. Ale Tio z tyłu gdzieś może utnąć. Dobra, nieważne. Tak, startujemy. Taka decyzja. Trudno, niech się dzieje, co się ma dziać. Rozpocznijmy Grand Prix Japonii. We're all good to go here in Japan with 53 laps around the Suzuka circuit. Could this be a big race for that man, Alexander Albon? After 99 previous races in Formula 1, they reached that milestone of 100 starts. What's in store for them today? And the time has come. Let's go racing. The drivers are warmed up. They're ready to go here at the Japanese Grand Prix. Jeśli dobrze widzę, Aston Martin również na twardej mieszance. Zobaczmy sobie. Tak, Max Verstappen również twarda mieszanka. Pierre Gasly próbuje pojechać na softach i K-Mac. Interesująco. Natomiast my pojedziemy sobie z Alexem. Zobaczymy ten start. Pięknie na dohamowaniu wychodzi przed Leclerca. Brawo, Alex. Nie. 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 Tio. Dlaczego? Now is that the Williams involved? Right, we're taking the second corner. With not much room to move. And the impact on the car, it's quite clear. Ale co tam się w ogóle wydarzyło? Think about looking off this tire where we need to. Błagam was. Za co? Tio. Alex, teraz ty, proszę cię, nie popełnij żadnego błędu. Tio niech na razie jedzie. Zobaczymy, co tam się da radę jeszcze z tym wyciągnąć. Oby silniki nie dostały, nie dostały. Więc bardzo mocno zastanawiam się, czy Tio po prostu nie wycofać teraz z tego wyścigu. I K-Mac w ogóle nie stracił na oponach. My straciliśmy ich połowę. No. Dostał karę, ale to w ogóle naprawdę mnie nie pociesza w jakiś mocny sposób. Co z tego, że K-Mac otrzymał karę, jak Tio, no po prostu... No nie, w życiu już nie dogoni, nawet K-Mac jest przed nim, to zdecydowanie. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Alex traci pozycję niestety. Teraz został wyprzedzony przez Estebana Ocona i... I to już mi się bardzo nie podoba, bo traci do Ocona naprawdę sporo czasu. Ocon jest co prawda na pośredniej mieszance, więc może to mimo wszystko nam pomoże. Teraz Carlos Sainz już na skrzyni biegów. Pamiętamy ten pojedynek z poprzedniego odcinka. Tymczasem Alexander Albon odzyskuje pozycję wyprzedzając Estebana, wykorzystany DRS, to akurat nam na pewno pomogło, ale no fajnie, fajnie, Alex wraca na czwartą pozycję, czołówka niestety odjechała bardzo mocno.
Na miłość boską. Co wy dzisiaj wyprawiacie? Yellow ahead. Copy. Wow! Czerwona flaga! Red flag. Co tu się wydarzyło, Alex? No dobrze, tylko czy my mamy jakąkolwiek prognozę pogody? 3 minuty powinno być na pewno bez deszczu, tak było pokazane. Ja chcę teraz prognozę pogody. Słuchajcie, 10 minut to mniej więcej 8 okrążeń. Na pewno nie będzie jeszcze padało, ale startujmy na pośredniej mieszance. Szukam, czy jest tu gdzieś możliwość zerknięcia. No ale nie. Dobra, potwierdzam na pośrednią mieszankę, trudno. Podobnie u Dio. Wymienimy mu przednie skrzydło, trudno. Chciałbym jeszcze wymienić coś, ale no wiadomo, sekcje boczne czy podwozie to jest absolutnie nie do wymiany. Ale wrzućmy również pośrednią mieszankę. I potwierdzamy pit stop. I drugi raz wznawiamy wyścig. And away we go. Oczywiście atakujemy, naciskamy z przeniesieniem. Dio, nie zróbcie teraz nic dziwnego ani głupiego. Interesujące, bo teraz pod koniec wyścigu będzie znowu pora na softy. No dobra, let's go. O, ja nie chcę tego widoku. Dawaj, Alex. Widzę, że wszyscy kierowcy pozostali wystartowali na miękkiej mieszance, chyba przygotowani na deszcz, ale my sobie softy zostawiliśmy na koniec. K-Mac cały czas nie odbył swojej kary. Nie daje większej agresji. Nie ma opcji. Carlos Sainz tutaj walczy z Alexem niestety bardzo mocno. Na softach to Ferrari będzie piekielnie szybkie. No zabrakło mi informacji, kiedy ma zacząć padać. No, tego spojrzenia na tor. Co, ja dalej nie uważam, żeby softy były dobrym wyborem. No nic, przekonamy się. O, bardzo ładnie, Ole. Przepraszam, Esteban. Co ciekawe, my teraz możemy naprawdę mocno przycisnąć na tych oponach. I oprócz tego wyprzedził Piastriego, zobaczmy sobie to, bo to jest 19 pozycja, ale jednak. The gap opens up for them. Bardzo ładnie. Utrzymaj to, Tio. Utrzymaj. Okej, Mac przed tobą. Uważaj na niego. Piastri niestety odzyskał pozycję nad Tio. No, uszkodzenia dają się we znaki naszemu kierowcy. A dodatkowo, co ciekawe, no
Sainz lepiej zachował softy i Alonso niż Alex pośrednią mieszankę, co mnie zaczyna odrobinę martwić. Patrząc jeszcze na szczegóły toru, no deszcz będzie niedługo. More rain expected any time from now. Yep, copy. Słuchajcie, zbliżamy się do punktu granicznego, kiedy powinniśmy się już mocno zacząć zastanawiać, czy nie zjechać którymś z chłopaków. Ja zjadę pierwszym na tym okrążeniu Tio. Zaryzykuję, miejmy nadzieję, że nam się to opłaci. Aleksem jeszcze chwilę odczekam, chociaż będę oczywiście obserwował, co robią pozostali kierowcy. Box now. Natomiast patrząc, jak idzie do góry, myślę, że Tio ma szansę wyprzedzić całą tą stawkę na kolejnym okrążeniu. Alex jeszcze pojedzie jedno okrążenie. Tutaj nie ma decyzji o zjeździe. Natomiast dawaj, Tio. Sainz niestety w końcu wyprzedził Alexa i to w trochę kluczowym dla nas momencie. Dobra, zjeżdżamy po przejściowe opony. Alex, również u ciebie. Jak tam pit stop, Tio? O nie! Zobaczmy to sobie. Front right won't tighten though. 12 sekund postoju Tio Pursche. No to cały nasz misterny plan zyskania w tym momencie, no to chyba wiecie, gdzie skończył, nie? Dobra, Alex, zjeżdżaj. To będzie ten moment, kiedy i trochę robimy hazard. Nie, Carlos Sainz również zjechał. Miałem nadzieję, że może akurat... Żółta flaga? Proszę, teraz szybki pit stop. Go, 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 go. Nie, no błagam. Któryś z was pochwalił nasze pit stopy ostatnio? Błagam, nie róbcie tego na przyszłość. Natomiast dobra, nic nie poradzimy. Tio oczywiście, no... jest daleko. Trochę musimy rozgrzać te opony, jeżeli chodzi o... Alexa. Tio już ma bardzo mocno rozgrzane, więc już musi pojechać standardowo. No i niestety. Te 12 sekund zrobiło swoje, mamy 6 sekund. Ale zobaczcie, gdyby nie to błąd, gdyby nie postój dwurający 12 sekund zamiast standardowych 3 sekund, to bylibyśmy zdecydowanie wyżej. Liderzy wyścigu teraz dopiero zjechali do alei serwisowej. No i jak tam się... opłaciło czy nie? Już musimy pojechać standardowo, Alex. Wyjeżdżamy. No, w sumie. Za Russellem. Także nie, nie opłaciło nam się to. Ale przewaga nad Okonem spora. Jeśli to jest jakieś pocieszenie.
Wiecie co? Wycofuję bolid Tio. Ja wiem, że ktoś mógł powiedzieć, że jest jeszcze szansa, drugie okno pit stopowe, może coś uda się ugrać. Ale nie, jest mi naprawdę szkoda tych nowych części silnikowych. Wycofajmy go. Niestety. Dzięki Tio za twą jazdę, ale no, załatwili nas. Fajnie, że dojeżdża teraz już w tej części bezpośrednio do alei serwisowej, nie stanął nigdzie po boku. No i wycofaliśmy Tio Porsche. Za 2 minuty powinno być przejaśnienie. Na razie jeszcze tor jest wilgotny, ale on będzie bardzo szybko przesychał. W końcu to jest Japonia. Zobaczymy, czy będzie przyschał na tyle szybko, natomiast już kazałem Aleksowi zjechać. Ale to jeszcze będzie o jedno okrążenie za szybko. Anulujmy pit stop. Teraz. Jeśli Fernando Alonso, Max Verstappen przejadą, ale jest rewisą, a przejechali. Alonso zjechał. Alonso chyba tym wygra. Lance Stroll również teraz zjeżdża. Teraz wszyscy zjeżdżają dalej serwisowej. Błagam, Alex, tym razem nie popełnijcie błędu. Znaczy, to nie do ciebie, to do ekipy, ale w końcu zróbcie dobry pit stop na Japonii. Dobry, szybki pit stop, poproszę. No i go, 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 go. No w końcu, w końcu. Alonso i Stroll mieli miękkie mieszanki. Czy one są świeże? Tak, one były świeże, niestety. Ale dobrze, teraz Alex. Mamy szansę coś tam powalczyć. Czy Carlos Sainz pojechał dalej? Ferrari zrobiło klasyczne Ferrari. Mamy teraz wszystko, co mamy, 10 okrążeń do końca. Lance Stroll popełnił błąd. Alex wyjedzie. Jest już przed Carlosem Sainzem. Fantastycznie. Carlos oczywiście teraz będzie się błyskawicznie zbliżał do Alexa, ale wyprzedzenie Alexa to nie jest prosta sprawa. Więc mamy jeszcze 7 okrążeń. Alex, wierzę w ciebie.
Chociaż tempo Carlosa tutaj to no po prostu... Nie wiem, gdzie on je złapał, ale ta końcówka w wykonaniu Carlosa to jest piorunująca. Alex, trzymaj się za nim. Paradoksalnie może spróbujmy teraz przeatakować o najszybsze okrążenie. Dawaj, Alex. DRS, wyprzedzasz i teraz lecisz. Gdyby nam się IRS nie skończył, kto wie, ale... Teraz... Alex ma na razie najszybsze okrążenie. Z bardzo fajną wiadomością. Trzy okrążenia do końca, więc mam nadzieję, że nikt mu już go nie zabierze. I trzeba się teraz utrzymać przed Carlosem. A! Chciałem, żeby nikt nie zabrał. George Russell właśnie... pozbawił nas nadziei na to najszybsze kółko. Niech cię, George. Słuchajcie, liderzy rozpoczynają ostatnie okrążenie, a my po raz kolejny to ostatnie okrążenie będziemy musieli przycisnąć Alexem w obronie przed Carlosem Sainzem. Pojedźmy sobie z nim. Widać to czerwone Ferrari, ale jest daleko, jest ponad sekundę obecnie za Alexem, rozpoczynając ostatnie okrążenie, więc nie będzie miał w pierwszej strefie DRS. I jakim cudem? Ma ponad sekundę. Czemu Ferrari ma otwarty DRS? Nieważne. Nie wnikajmy w to, Alex. Wszystko przed tobą, Alex. Sekcja ESEC już za nami. Nawrót, jeden z dwóch mocniejszych. Dawaj, Alex. Raczej tu się już nic nie wydarzy. Prawie dwie sekundy przewagi. Ale jeszcze przyciśnij, przyciśnij. A my sobie popatrzymy na nasz piękny Boyd Williamsa. Fernando Alonso wygrał. Który również miał karę silnikową przecież. Brawo, brawo Fernando. Ale my, szóste miejsce. Dobrze. Tio Porsche. Zostawmy to bez komentarza. Dostał na pierwszym okrążeniu strzała. Nic nie zrobił więc złego, więc nie możemy mieć do niego pretensji. Ale części zużyte. Dobrze, że silnik cały. Alex Albon put in an absolute showstopper of a drive today. It's safe to say they exceeded all expectations. A finish in the points, and my goodness, it is very well deserved. The team has been waiting patiently there, and you can see just how much it means to each and every one of them. And that man up there is certainly no stranger to an F1 podium. Always great to see Fernando in the top three. That's their second win of the season. A brilliant talent who looks so at home on the track. And a lovely show of sportsmanship to conclude proceedings here in Japan.
Now, Karun, no doubt there'll be a lot for the teams to process after that race, but how do you think the Williams team are feeling? It was a strangely mixed weekend for them. We saw one driver put in a strong performance, but it was a different story for the other. Definitely positives there, though. And that's all for today as we wrap up the weekend here in Japan. For the next round, we'll be travelling to Qatar as the drivers battle it out at the Losail International Circuit. We'll see you there. Tak, przed nami Katar, a za nami jest Japonia. Alexander Albon, 8 kolejnych oczek. Szkoda tego punkciku, który zabrał mu na koniec George Russell jeszcze, ale zrównał się z punktami z Lando Norrisem. Tio Porsche, no niestety został z tyłu w porównaniu do swojego starszego kolegi. No i tak, w końcu my Alexa wymieniamy na Gasly'ego. I czy to jest dobra zmiana? Przekonamy się, tak? Natomiast w konstruktorach odskakujemy trochę McLarenowi, robimy sobie w miarę taką bezpieczną, moim zdaniem, przewagę. McLaren nie zapunktował tym razem. To, co się wydarzyło na pitstopach z kolei, to był jakiś dramat. 12 sekund, Tio Porsche, tak. Ale i tak zdobyliśmy najlepsze miejsce, najszybszy pitstop, wykręcili chłopac, ale dwa razy błędy, no. 10 sekund dłużej niż nasz najlepszy pitstop, no. No dramat. Alexander Albon, 15 skutecznych obron i to jest chyba najważniejsza wiadomość, jeżeli o to chodzi. To boli. Sponsorzy zapłacili nam prawie 4,5 miliona, więc generalnie weekendowo nie wyszliśmy aż tak źle, ale to boli. W przyszłym sezonie natomiast następna jedna część silnikowa w gratisie, to myślę, że pomoże nam mocno. Zakończyliśmy z Sergio Pereza sprawdzać, co potrafi. Przecież on ma niecałe 10 milionów. Ile musieliśmy u Gasly'ego wynegocjować? Czy nie jest zainteresowany Sergio Perez dołączeniem do nas? Tak, też myślałem. No, tutaj się nie ma co czarować. Lance Stroll z kolei ma dużą motywację. Ma długi kontrakt, niskie wynagrodzenie. Czy ty byłbyś zainteresowany? I jesteś otwarty na negocjacje, ale... Kurczę, czy podmienić Tio za Lance'a? Nie rozpędzajmy się. No nie. Dlaczego wy się nie zgodziliście na zwiększenie limitu kosztów? Banda kretynów. No dobra, no nie poprawiły się stosunki między Piquetem i Albonem, natomiast ta współpraca niedługo się zakończy, więc trudno. Jezus Maria, czemu to wszystko? Czemu? Nam brakuje podwozia brak. Tam nasza produkcja części. Podwozie, sekcję boczną i przednie skrzydło. Potem jeszcze musimy tylne skrzydło. Jest dramat. Brakuje wszystkiego, no ale... No dobrze, nie potwierdziłem? Ukończyliśmy badania na podwozia na kolejny rok. No i teraz tak, ja bym bardzo chętnie rozpoczął kolejne badania, ale... Wiecie, nie żeby coś nas na to naprawdę bardzo słabo finansowo nam to wszystko wychodzi. Popracujmy nad stronkami bocznymi, to jest stosunkowo tanie. Dobra, potwierdzamy projekt stronków bocznych na przyszły sezon z naszych ostatnich wydatków. Naprawdę myślę, że potrzebujemy przytrzymać te 9 milionów na coś. Nawet jeszcze nie bardzo wiem na co. Chociaż pewnie na produkcję części.
Właśnie ukończyliśmy przednie skrzydła, to jest dobra wiadomość, natomiast właśnie no... 7 podwozi tylko mamy w zapasie. Tylne skrzydło również, no w zapasie pozostały 2. Wytwórzmy 2 z 550 tysięcy. I to już powinno, myślę, nam wystarczyć do samego końca, jeżeli chodzi o sezon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wyścigów przed nami. No, końcówka będzie pewnie odrobinę gorąca, natomiast no cóż, cóż, to jest weekend sprinterski przed nami w Lusail, więc w ogóle zapowiada się naprawdę intensywna końcówka roku. No, ale to takie w miarę normalne. Słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Moim zdaniem naprawdę fajny, udany występ Alexa. Czy mógł być odrobinę wyżej? Myślę, że gdybyśmy lepiej rozegrali pit stopy, jakaś tam drobna szansa była. Natomiast kolejny wyścig, który zakończył przed Ferrari, walcząc z nim bardzo mocno. Czekajcie, ostatnio to Tio walczył przecież z Sainzem. No, nieważne. Tio, wyścig do zapomnienia, natomiast tutaj nic nie poradzimy, to wina Hasa i tak to się niestety skończyło. Słuchajcie, ja wam za dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do następnego. Dzięki, cześć.